Dzień dobry. Wiedźmin 3. Dziki gon. Uzależnienia, część kolejna. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na sprak... Wszystko z najprzedniejszych winnic. Czemu mu przerwałem? Sorry, przepraszam. Na winie jaskier zna się jak nikt. To ta lutnia, którą dostał od elfów z Dolblatana? Aha. Jeśli jej nie wziął, musiało mu się bardzo śpieszyć. Jaskra kojarzę, ale tak jak mówię, czytałem pięcioksiąg, jak byłem bardzo mały, jako takiego pajaca głupiego. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Julian Alfred Pankrac. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. To jest schowek. W schowku nic nie mam, to dobrze. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza Jaskra. A sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na cześć laureatów. Jaskier uczył świnie jodłowania, a ja... zostawię. O, coś tu mamy? 10 beczek wytrawnego z tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ja, Jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zasnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki. W tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Zoltan, daj spokój. Chcesz chodzić po całym mieście i wypytywać o niego kobiety, z którymi się spotykał? A masz lepszy pomysł? Jaskier to papla, na pewno opowiadał im o swoich planach. No dobra, musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Spoko. Zoltan, zaczekaj. To jest wiersze. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Cudownie. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Spoko. Spis cudzołożnic. Przeczytamy sobie zaraz. List od fanki jeszcze mamy do przeczytania. Tu jest, aha, tu jest ten kufer. Ma za mały nos. No, i za duży miecz. A swoją drogą, tak to się robi? Zabija wywerny? Technika może nie ta, ale zapału na pewno mu nie brakuje. Tu jest wyjście, okej. Na górę jeszcze wejdziemy, no i tu musimy przeszukać wszystko. Listy zaraz przeczytamy wszystkie pod rząd, spokojnie. Nie pali się. Tutaj coś mamy. A pierdolimy ci burdel, Jaskier. Żebyś się kurwa nie myślał. Dobra. Okej. Dobrze. Idziemy tu. Siemanko. Jest tu kto? Nie ma, ale jest dużo przydatnych rzeczy, więc ja chętnie je zgarnę. Nie zbiednieje. Nie zbiednieje, wszystko dobrze. Nic się nie dzieje. O kurde, ile tu rzeczy. Cudo. To są te wszystkie pierdolety, które warto zgarniać. Alkahesty i tak dalej. Tym potem eliksiry uzupełniamy tak naprawdę. Więc bardzo dobrze, że to bierzemy wszystko. Tu jeszcze coś jest. Tu już nic nie ma. Dobrze. Będziemy szli teraz, moi drodzy, szukać... O, jest jeszcze jedno pięterko. No to super.
To jest zostawione, zamknięte. Potrzebowałbym klucza. Nóż do masła. Pewnie klucz tam da nam jaskier czy coś. Dobra. Tu nic nie ma, idziemy w takim razie ekwipunek. Sobie przeczytamy trochę. Terminarz jaskra. Roza Varatre. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dązach. Dworskich ma nie ruczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Moli, ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i się nikt się nada. Złote miasto, willa obok kostnicy. Wespula. Nie śmieje ma spojrzenie, lecz harców nie unika. Rozczula mnie, gdy pyta, jak to jest nawodnika. Głupek. Marabella. Choć walkowie mało kto jej dorównuje, władania lutnią nigdy nie opanuje. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną, kto spojrzy jej w oczy, dostrzeże niejedno. List od fanki. Gdy obdarzyłeś mnie swym hipnotycznym spojrzeniem, lico me spłonił rumieniec. Cały świat zawirował nagle w szale zapamiętania, a ja w czystą ekstazę wpadłam, płonąc wszystko co wokół. Muzykę śpię w ciebie. Cudownie. List od fanki. Kiedy wrócisz do Cidalis? Mam nadzieję, że szybko potęsknię. Doczekać się nie mogę wręcz. Jak będziesz przyjeżdżał, to wyślij wcześniej wiadomość. Wezmę wolne u pani. Ładnie. Spis cudzołożnic. Dobrze, zbieramy sobie w takim razie 500 expa, zajebiście. Łe, to tu levelki nam pójdą raz. Dobra, na razie to stąd wychodzimy. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. Sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. A co jest o nich? Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i się nikt się nada. Molly, sprząta w willi baronowej Lavalette. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia. A taki musi badać świat z różnych perspektyw. No dobra, tu nie będę dopytywać. No to chyba... Spoko. Ja wszystko wiem, do której pójść, więc luz. Dobra. Pójdziemy sobie najsampierw na rynek, opierdolić trochę dobrego stafu. Tu mam tablicę do zaliczenia też. Dobra, więc chodźmy w tę stronę. Jak najbardziej. Ech, nie chce mnie się żyć. Co tam ulicznico? Ladacznico. Zdanie zaktualizowane. Nie no, spoko, pójdę jeszcze. Na razie chcę przejść na ryneczek po prostu. Którędy to? Tu jest jakiś mostek, tam na górze, to sobie przejdę. Co rumcajs? Żaden rumcajs. Koleżko. Tu sobie wieczny ogień zapłonął, bardzo miło. I bardzo fajnie ogólnie. Bluźniercy, koboldy. O, tu jest magazyn, aha, okej. Kumam. Pójdziemy tu. Dobra, jesteśmy gdzie trza. No cię jak, gościu? Coś do naostrzenia. O, zwykły kowal taki, spoko. Spoko. Chcę ci posprzedawać trochę rzeczy, koleżko. Nie masz tak dużo kasy, ale nie szkodzi. Posortowanie. Dobra, tu i tak sprzedajemy wszystko, tak jest. O kurde, już widzę, jak mu wszystko sprzedam. Jakie mu się kasa kurczy w takim tempie. A mam coś do kupienia od niego? Nie, no to nic. To pobiegnę zaraz dalej. Ze zbroi też trochę mam rzeczy. A może się uda wszystko opierdolić? Udało się nawet, dobra. To zbrojki jeszcze muszę gdzieś sprzedać, spoko. Ogram go w karty jeszcze. Chcę grać. Bo z gościem nie grałem, więc mogę wygrać coś. Tutaj, ten, dobra, ten deck jest dobry. Redin. Gramy tak. Okej, jest trochę oblężniczych, to jest fajne. Deathmold i trochę do pierwszej linii. Ja bym wymienił tu. Super. Dijkstra i dyszka weszła, zajebiście. No to zagramy tak. Hop, siup, siup. Imlerid. Dobrze. Wgram ósemkę, żeby broniła przed pożogą. Tych szósteczek dwóch. Gry, spoko. Kolejna szósteczka. Pożoga, dokładnie.
i 8 zbiera, żeby nie spadły wszystkie. Mistrz oblężeń. Redin. Podwoi sobie tutaj, spoko. Ja sobie też podwoję. Jak trzeba będzie, to zagram tę i ona wróci jeszcze katapultę wzmocnioną. Pożoga! Skurwysyn! Mam przejebane, dobra, muszę ją grać. I ona musi 8 wrócić. To mi da wystarczająco punktów, żeby mieć przewagę znowu. Wampir? Typ dalej gra, jebany. O w chuj. Co on odjebał? Dobra, to ja mu wgram jeszcze szpiega i skończę. Spasował. Pomyślmy, jeżeli wrzucę 12, to mam 48, jeżeli wrzucę tego, to on wrzuci jeszcze 2, 4, 6, 8, 48 plus 8 braknie, mało będzie. A jak te zagram jeszcze raz atrapą, mogę to wygrać, dobra, zrobię to. Spoko. Tak. I teraz wezmę... Tak. Trochę dużo grania, ale uważam, że spoko. Tak. Tak. Taki to jest win w tej rundzie. Zajebiście. Znaczy jestem... będę kartami na równi, bo draw jeden zrobię. I mam ok kartę na ostatnią, na drugą rundę. To jest w porze. Super. Bardzo fajnie. Dobra, lecimy full in w tej turze. Zacznijmy od małych, poprzestaniemy na dużych. Zobaczymy, co on tam ma. Ruch dowódcy. To chyba spasuję. Zagram jeszcze jedną i zobaczę, co on rzuci i podejmę decyzję. To pasuje, bo i tak nie wygram. Nieważne, co zrobię. O kurwa, zapomnij. Ja pierdolę. I ty ma cały czas jedną kartę jeszcze na ręce. Muszę spasować. Oby mu coś słabego zostało. Manekin jeszcze atrap... O chuj, wrócił sobie na rękę coś. Aha, to było okej. Czwórka mu została, 6 jeszcze wrzuca. Będzie remis najpewniej. Dobrze liczę? Czy on coś jeszcze wrzuci? To mamy remis. Kto wygrywa w trakcie remisów? Ciężko powiedzieć, co? Runda zakończyła się remisem, ciekawe. Rozgrywka nie może się skończyć remisem. Zagraj jeszcze raz lub poddaj grę. Dobra, to jeszcze raz dawaj w takim razie. Zaczynam jako pierwszy, spoko. Manekin, róg, mistrz oblężeń, komandos. Dobra, wyrzucę trochę tych, co nic nie robią. Czyste niebo, spoko. Shila, spoko. Dobra, jest ładnie. Mój ruch, dobra, zacznijmy od tylnej linii. Katapulta. Imlerit. Spoko. Pyk. Gram tak samo pod tylną linię i wzmocnienie jej. Żywiołak, spoko. Pyk. Deszcz, spoko. Czyste niebo. Leszy. Dobra, fall test. Teraz liczę na pożogę i tą sobie wskrzeszę. Ruch dowódcy, ciekawe. On przegrywa, a ja mam jedną kartę przewagi. 5 do 6. Mam 2 wskrzeszenia na następną rundę. Spoko, myślę, że mogę spasować. Co się tam dzieje, kurwa. Napierdalają te karetki. Trochę zmniejszę jasność jeszcze tu. Kurwa, zaraz okno zamknę. Tak te karetki dają, że nie ma co zrobić. Poczekajcie. O, dobra, już pojechała. Olać. Dobra, to tak, ja mam jedną kartę przewagi i dalej wygrywam w punktach, więc bym spasował, żeby on się spróbował jeszcze z jednej karty, jak chce wygrać. Krabopająk, super. I sobie coś tam dorzuci. Super.
Otrapą sobie coś cofnie, super, jednego pająka, brawo. Okej, ale dwie karty przewagi, to jest w porzo. Czwórka mu jedna została. Początek rundy. Kto zaczyna? Przeciwnik, dobrze. Spasował jako pierwszy ruch. No, zagrajmy tak, że ja zagram najmniej wartą kartę i też spasuję. I jemu to dużo nie da, bo ja też dostaję draw. Mhm. O, super. Będę mógł pod tylną linię znowu zagrać. Mój ruch. Dobra, to zacznijmy, tak? Pomalutku. Powinienem to zrobić. Jeżeli... Nie ma... O kurwa, on Seredinem pierwszą linię wzmocni. O kurwa, będzie opór grubo. Będzie przejebane. Nie wiem, czy to zrobimy. Nie mam wątpliwości. Kurwa. Krabo pajęczak. Ty. Wracaj ósemkę, no nie ma opcji. Tak, katapulta da najwięcej. Mhm. Redin, boostuje sobie je. Mhm. No niestety. Dobra, wrócę tę medyczkę atrapą sobie na razie. Popatrzymy, co on będzie robić. Olbrzymi krabopająk. No powiedz, że już nie masz. Nie miał, dobra. To jest jeszcze do ugrania, spokojnie. Dobra, przeliczmy. Mistrz oblężeń czy katapulta? Mistrz oblężeń doda 1 plus 3, doda 4. A później przy rogu dowódcy doda jeszcze 4 kolejne, czyli łącznie 8. Balista wejdzie za 6 i potem przy rogu dowódcy wejdzie za 6 kolejne. Nie, no to wybór jest oczywisty. A, ja jeszcze mam Yennefer do wskrzeszania, więc spoko, wskrzeszę jeszcze ją. No jak typ nie ma deszczu, na co mam nadzieję, to spoko. To zrobimy to wtedy. Czyste niebo, spoko. Dobra, zobaczymy. Nie liczyłem tego, ale powinno być ok. Wchodzi Yen. Jen wrzuca mi mistrza oblężeń do ostatniej linii, tak, zdecydowanie. Mhm. 30, tak, powinien, tak, wygram, dobra. I ruch dowódcy. O, zrobione. Zajebiście. I wygrana karta, tak? Gargulec, zajebiście. Sprzedajmy tutaj te pierdolety. Co tam ma? Co tam ma? O właśnie, tu możemy wszystkie te pierdoły sprzedać. Drabina. Wiosło jakieś, jakaś muszelka. Srebro. Pierścień. Kubek, fiolka. Wędka. Skamielina. Jelenia skóra. Mhm. Fajka. Prochy. Stara owcza skóra. Kozia skóra. Fajne pieniążki już. Niedźwiedzia skóra. Wilcza skóra. Stara kozia skóra. Złamane grabie. Talerz. Kwiaty. Czaszka. Królicza skóra. Świecznik. Perfumy. Lalka. Kielich. Szkatułka. Kałamarz. Stara niedźwiedzia skóra. Chochle, kubki, to i to. Dobra, to sprzedajemy wszystko. Git. Bywaj. Ograć go w gwinta, możemy go ograć od razu. To jest karta, bo jak mamy to na biało, to znaczy, że jeszcze nie graliśmy i to znaczy, że jeszcze możemy go ograć. Gargulca tutaj wrzucić nie możemy, dobra. Nilfgaard. Maneki, niebo, mistrz oblężeń, szpieg. Spoko, jest fajnie, wez wymienimy. Ruch dowódcy, zajebiście. Niebo się może przydać, mistrz oblężeń się przyda. Rębacz się przyda, dobra, nic nie wymieniam więcej. Co robi jego emir? Obejrzy trzy losowe karty, dobra, to mam light. No chyba zagrajmy pod ostatnią linię, zobaczymy jak pożogi u niego. Łucznik. Dobrze. Mistrz oblężeń. Dobra, póki co od pożogi jestem free, bo on ma dychę u siebie na polu bitwy. Ruch dowódcy. To w ogóle od pożogi jestem free w tym momencie.
na takiej zasadzie. Oj kurwa, zjebałem. Foltesta trzeba było rzucić. No nic, dałem ciała. Mhm. Tak. Okej. Spasował sprytnie. No ale zagram tego, mam luz. No zjebałem ogólnie, róg dowódcy niepotrzebnie użyty. Trochę błędów głupich. A dobra, mam kolejny róg, więc spoko. No ale Foltest już bez, Foltest bezużyteczny. I to jest ten ból, to jest to co zjebałem. Dobra, zacznijmy od Vernona Roche. Wsparcie. Dobrze, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy co zrobiłeś. Bo ja sobie go wezmę na rękę i zaraz sobie zrobię przewagę nad tobą. Mortaisen, dobrze. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, o kurde, drugi róg dowódcy. Brygada Impera. Dobra, ja myślę, że możemy próbować grać na wygraną tej rundy. Mam dwóch tych, dwa rogi dowódcy, to może być fajne. Pożoga. Okej, moja piątka poszła do piachu. Zacznijmy od tego. Kawaleria Nausicaa. Tak. No jak największą zagrajemy. Zagrajemy szóstkę Trebusz. To Foltesta se będę mógł zużyć. Light mam. To są czwórki największe. Dobra, jak ma pożogę i tak mi może to palić. Ale ja wygrywam cały czas, to jesteśmy w ogóle na spoko. Dobra, mi zależy, ci zrobią więcej ogólnie komandorzy pasów niż to, więc jak ktoś coś ma zbierać pożogę, to ten łepek. Kawaleria Nausicaa, okej, znowu się bombluje. Dobra, oni pożogą mnie oberwą i tak na razie. A się zapowiada, że wygram ogólnie. Manekin. Dijkstra przerzuca. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zagram tu jeden róg, dobra. Tak, żeby go przeciągnąć troszeczkę. Vatier. O kurwa, ale on szpiegów mi namrzucał zaraz. Dobra, uważam, że mrozu nie rzuci i tak. Zagram tu to, bo tu ma za dużo punktów, ma wszystkie punkty swoje tam, w tamtej linii. Róg dowódcy, on sobie też rzucił, no właśnie. No to czyste niebo, jak przegram, mi wiele nie da. Dobra, mogę je rzucić. Tak o. Bo i tak już nic nie mam. Zobaczymy, czy 20 punktów zrobi w dwa ruchy, jest to wykonalne jak najbardziej. Cynthia, na razie gówno. Dijkstra, dochodzi mi ósemka, ale zobaczymy jaki draw. Reinfarn, dochodzi jemu ósemka. Dobrze, brakło mu, zajebiście. No to wygraliśmy. I to jest kolejna karta dla nas. Stefan Skellen, zajebiście. To jeżeli się nie mylę, będę mał, a Skellen to jest do Nilfgaardu, okej. To jest co innego troszeczkę. My biegniemy sobie tutaj, bo chcemy i tak sprzedać jeszcze miecze. A tu jest niedaleko mój ulubiony płatnerz. O chuj. A, już nie ma tego płatnerza, bo już ma wyłączność. Tak, już ma wyłączność ten ziutek, nie? Co? Czy gdzie jest ty, Puncio? Mojego przed chwilą nie było, no nie? Nie, to są jakieś ludziksy. Dobra. I znowu nie ma kowala, a był przed chwilą na mapie. Widzicie to? To się wyprawia. Dobra, gdzie jest ten pajac? O Jezus, tu jest. No dobrze, chodźmy tam. Zanim to jednak zrobimy, chodźmy do tablicy ogłoszeń. Dobrze, idę w stronę tablicy ogłoszeń. Nie, muszę pójść w lewo. Widzicie to, co ja?
tu będzie. Przeklikajmy ją sobie. Książki kupię. Zawiadomienie śmierci Joachina Szwana. Ogłoszenie cechu płatnerzy, miary i wagi. Uwaga, nawiedzony dom. Apeluję do was. Apeluję, nie lubcie nic z jakim de Jonkerem. Choć jego ród szczyci się prawością, on zamiast kanali je oszust. Sprzedał mi pokazy niecenie domu, w którym straży. Mieszkać się nie da, bo złe duchy spokoju nie dają. A, de Jonker komuś opierdolił tę chatę. Spoko. Odwiedź ponownie. Nie, tego na razie nie robię. Chociaż mogę to zrobić. Ale na razie idę tam. I tak idziemy do pana Kowala. Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj. Przeskoczymy tu? Gówno. Przez stąd wyjść. Ojej, jak źle. Marnuję czas. O nie, teraz się ciemno zrobiło na dworze, jestem za ciemny. Dzięki pogodo. Dobrze jest mieć profesjonalne studio. Dobra. Tu jest niby coś. Lewa, nie ma. Co ja mam teraz zrobić? A, bo ty kasy już nie miałeś po prostu, dobra. Pokaż mi swój. Dobra, to ja przemedytuję koło ciebie. Bywaj. Ja zrobię tak. I jak skończę medytować, to on powinien znowu mieć dużo pieniędzy, prawda? Piąta rano, a tutaj Kowal w pracy, no bardzo ładnie. Człowiek czynu. Coś do... Pokaż mi. Pokaż mi. Czemu dwie monety? O nie, czemu nie odzyskałeś pieniędzy? Dobra. Jeszcze jeden obrót. Do tego miejsca. Teraz. Coś do... Pokaż mi towary. O chuj. Jemu się pieniądze nie odnawiają tak szybko. Dobrze, to idziemy do tego elfa pajaca mojego. Biało włosy, tylko spójrz tutaj. Co, co? Wykrzyknika na mapie nie mam, nic nie będę patrzył. Szlak chwały, dobrze, idziemy. Człowiek, tyle żebraków. Jak głupki. Tylko u mnie promocja, jeden zakup w cenie dwóch. Czy jakoś tak? Jeden zakup w cenie dwóch, ty koleżko. Król marketingu. Podejrzanie wyglądasz przy tym. Dzięki za info. Dobra, jestem głupek. Witaj. Dobra, sklep. No i ty masz siano normalnie, proszę bardzo. Już ci wszystko mogę opierdolić. Bardzo ładnie. I to siodło ci sprzedam. Pięknie. Nie trzeba, kochanie. Albo zasłoń, bo to światło się zmienia. Dziękuję. Zasłoń te frontowe. Dobra, idziemy ponownie do nawiedzonego domu teraz. O, no i super, teraz już się nie będzie zmieniać. Skandal! 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 Skandal, kurwa! Dziękuję, słoneczko! Dziękuję, słoneczko, że załatwiłaś słoneczko, yeah! Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam w tym nawiedzonym domu się dzieje. Bo teraz chłopa wykleli, że jest oszustem i sprzedaje nawiedzony dom. Komuś opierdolił haciendę. Ała, nie szarp! Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, musimy stąd wyjść na górę. Podejrzewam. Wiedźmin, wiedźmin! Corin, zobacz, kto przyszedł! Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu.
Dawno temu ludzie zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworu. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Ciekawe. Tak. Okej. Spoko, ciekawe. Kierunek z Kaligę. Nie, czemu z uporem maniaka mi to daje? Spis tu założnic robimy. Porozmawiałeś z Zoltanem? A, bo nie pogadałem z nim o wszystkim, okej. Tu są jakieś takie poboczniaki, co będziemy robić. No i mam jeszcze zleceń w ciul. Kurwa, ile tych zleceń. Jeszcze mam z Nowigradu, na które byłem za niski levelem. I ich nie robiłem. Dobra, zacznijmy od spisu cudzołożnic. Jest tego ogrom, ale sobie poradzimy. Zobaczmy, które jest najbliżej. 132 kroki, ta. Burza, psia krew. Psia krew. Co, żeś po... mi... pizdę. Mordę i pizdę chciałem nas powiedzieć i... pordę i mizdę mi wyszło. Znaczy, nie wyszło do końca, ale... zreflektowałem się w czas. Dobra, 40 kroków stąd. Witam. Wjazd. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem Zoltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie... Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być radańską hrabianką, a następnego oprychem zdoków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się.
Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Spoko. Witaj, tym razem... Wiosenna kolekcja. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera, al... Pokaż, co masz. Maska wilka. Maska arlekina. Maska ptaka. Wykrzykniki mają, więc to jest fabularne jakoś do questa, więc kupimy. I rozjmiemy cię w gwinta. Chcę grać w karty. Tu się nic nie zmienia. Warogi dowódcy, Dijkstra, Komandos, Wes, Rębacze. Spoko, Wes wymienię. I Zygfryda wymienię, a chuj. Nic ciekawego. Dobra, to ja bym zrobił Sabrina Glevisig. Dobra, to zacznę tak. Zajebiście. Komandos niebieskich pasów. Talar? Uuu, nie mam tego. Niestety nie mam atrapy, żeby go wyciągnąć. Ale jak zginie, to będę mógł go wyciągnąć healerką, więc super. Dobra, zacznijmy tak. Spasował? Tak po prostu? No dobra, okej. To wygrywam. Bardzo dziwna decyzja, przyznaję. Czyste niebo, dobra. Mój ruch. Dobra, ja zacznę tak. Talar. No jak kurwa będzie? Robimy interes? Atrapa, zajebiście. Jak mi zagra Dijkstrę czy coś, to sobie go wyciągnę. Talar jest zajebisty, wygrałbym go chętnie. A zagram sobie tak. Co mi tam? Bernard Roche, patriota, chociaż chuj. Dobra. Zaczniemy oblężniałki grać. No albo sobie zagramy tak. Na spokojnie. Mam dużo kart i na stówę będę miał ich więcej niż on. Więc ogólnie mam luz. Balista, spoko. Pyk. Tum, 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 turururum. Tak. Balista, okej. Boję się coś boostować, że mi pożogą strzeli, ale są Królestwo Północy, raczej nie powinien. Usuń aktywne efekty pogodowe ma tu. No to ja sobie mogę zrobić tak. Chociaż nie, no właśnie, to mi robi dziesiątkę i dwunastkę. Dobra, ale tak zrobię. Musimy zacząć wzmacniać te karty. Najwyżej pójdzie pożoga, no chuj. Pożoga, Dobrze, ale to jest ok, bo pożoga przynajmniej nie poszła mi tutaj. I teraz ich będziemy boostować rogiem dowódcy za chwilę. Mam to w kieszeni, mam dużo więcej kart niż on. Róg dowódcy, spoko. Nie boli mnie to. Bardzo mnie to nie boli. Mgła. Spoko, mam czyste niebo na koniec gry. Jest ok. Tak, ja na razie nie rzucam. Zagram sobie tak. No i to będzie trebusz. Spoko. Gęsta mgła, numer 2, spoko. To mu nic nie dało, ale ogólnie ja sobie zagram. A tak, żeby go zestompować. I tak. I tak. To on nic nie wyciągnę raczej, ale mogę tak zagrać. Ty już nic nie wyciągniesz. Dobra, zajebiście. Powiedz, że mi dasz talara za wina. Powiedz, że mi dasz talara. Powiedz, że mi dasz talara, please. Kurwa, Dennis Kramer, nie wiem co to jest, co to robi. No ale nic rewelacyjnego. Dobra, Vespula jest najbliżej. 100 kroków stąd. Savix. Podejrzany typ. Płoteczka. Trochę zawsze będzie szybciej. Parę minut. Tu drogowskaz swoją drogą, to mogłem zwrócić uwagę. No ale nic już. Please, Geralt.
O kurwa, coś tu się dzieje. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Od kurwo. I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze, jak z jakością usług. No to chodźcie, kurde. Mnie! Zostawcie mnie! Co? Kutasiorze, gówno możecie. I tyle. Wszystko we krwi, wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co, naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba cię czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego, to nie jest zbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach, czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy. Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani, co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale... Głupia babo. Złamał mi serce, nienawidzę go. Co za śmieć, kłamca, łajza. No ale niech wpadniesz. Będziemy się ruchać, dobra. Tutaj w tej dzielnicy są trzy pozostałe Miladies, więc przenosimy się szybko na rynek. A my teraz przenosimy się prosto na rynek, gdzie Wiedźmin Geralt będzie udawał się do kolejnych ladacznic celem wyciągnięcia od nich jak największej ilości informacji. Ominął żebraka, dzielnie biegnie obok mieszczan i tak oto zmierza w stronę dzielnicy, do której nikt normalny poza Jaskrem się nie zapuszcza. Geralt, idąc tropami swojego przyjaciela, nie przebiera w środków, zamordował już ludzi z Kurwiela Juniora i tym samym naraził się mu, ale zanim odwiedzi tę głupią pizdę, pójdzie sobie przystrzyc nieco brodę. Witam szanownego pana, nożyczki i brzytwy świeżo naostrzone. Dałbyś radę mnie ostrzyć? Zgrana broda, broda, brudka, wąsy i brokowody, wąsa i brudka. Ogolmy się. Jak w GTA. O, bardzo ładnie. Fryz.
Jelenie koński ogon, długie rozpuszczone włosy, niezbyt długie rozpuszczone włosy. Włosy wyglądają na skraniach koński ogon na elfiego buntownika. O, nie wiem, zobaczymy. Niezbyt długie. Włosy wyglądają na skroniach i koński ogon. Czwórka może być ciekawa. O chuj, nie. Nie, nie podoba mi się jednak. Znaczy, jest to bardzo takie dzisiejsze. Bywaj. Jest to bardzo dzisiejsza fryzura. Modna, szczerze mówiąc. Tylko mi nie pasuje mi do Geralta troszeczkę. Jak to wygląda? Dwójka? Nie. Chociaż jest okej. No i w życiu. A, to jest ta klasyka. Piątka. O chuj, w życiu. Jak pajac. Rozpuszczone delikatnie. Kurwa, jak pajac, nie. No, to szczerze najsensowniejsze to jest to. Albo to, co było, bo się już przyzwyczaiłem, albo to. To jest w miarę sensowne. Ale z jakim modny fryz. Bardzo dzisiejszy, jeśli mam być szczery. Na czasie. Dobra. Lecimy. Lawalety. No, wygląda jak człowiek, Geralt. Bardzo dobrze wygląda w tym. To willa baronowej Lavalet? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Axie, trzeba będzie. Geralt z Rivii pod moim domem. To nie może być... O, Morvran. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość. Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii z Nawiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać. Ej, nie, zmieniam zdanie. To bardzo dobrze w tym wygląda, Geralt. Naprawdę. Uważam, że świetnie się prezentuje. Nie, wtedy dawno byś nie żył. A więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno to pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest u mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Cóż, jeśli jest tam Molly, no to w drogę. Mhm. Czytywanie. Okej. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z wolę. Siwy to ładny kolor, również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Mhm. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to krom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt narowisty, trudny w prowadzeniu.
a tamten gniadosz pochodzi z Serrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć serrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa. To zależy, co kazałaś jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia, poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Spoko. Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Wytrzymałość. Słyszałem kiedyś o zerikańskich koniach. Pojadę na gniadoszu. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja dosiądę Cantarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Będzie jakiś save? Mam nadzieję, że będzie można zasejwować. Kurde, do dupy byłoby to przegrać, jeżeli możemy dobre siodło wygrać. Wszyscy gotowi? Nie oszczędzaj ruchu. Jedziemy! Dalej! O kurwa, jaki falstart. LOL? Czemu się daliście tak wyprzedzić jak pajace? Uwielbiam ten pęd wichru. Co? Bardzo wytrzymały jest, to jest fajne. Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Odnowimy sobie wytrzymałości trochę. Nie damy się wyprzedzić. Nie oszczędzaj rumaka! Spokojnie. Trzeba będzie tego oszczędzę. Wiem, jak jeździć, koleżko. Porad twoich nie potrzebuję. Trasa jest wyznaczona elegancko. Więc teraz już nie będzie problemu z czymś takim, że trasę popierdolę, nie? Poza tym jest ona bardzo prosta. Mało rwana. Nie oszczędzaj rumaka. O ty gnoju. Spierdalaj. Pierwszy, prawda? Musiałem być pierwszy. Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. Bardzo mi się cieszę. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Zajebiście. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. O! Kolejny przybłęda z tej. Dobra. Rezydencja Wegelwoodów. Chodźmy. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego jaskier wyciągnął z tylu opresji? Co za śmieć. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kejrana grą na ludzi. Co za śmieć. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że jaskier to leniwy. Jak ona tak może? Wyobrażasz sobie? W ogóle nie ma racji. Kurde, no. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świecie. Tak, i wziął cię?
powiedział, że będą truskawki. Takie wino z bąbelkami. A, pożyczył od ciebie pieniądze, żeby zrobić romantyczną kolację. I nie przyjechał. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry. Ależ ma, widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego niepodobna. Taka blondynka. Co za głupie dziewczę, Jezus. Mhm, matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Co za głupia dziewczyna. I w ogóle. Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie, jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Dziękuję, Molly. Co za mały śmieć. Zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Spoko. Co za gnojek. Wrócę sobie z nimi. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Tak. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania. A więc ruszajmy. Będzie jakiś dialog w drodze? Czy w Nowigradzie już się zobaczymy? To byłoby ciekawe. Okej, czyli nic się tam nie wydarzyło za specjalnie. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Ciekawe, że to będzie rzutować na przykład na jakieś wydarzenie w przyszłości, że ktoś nas zobaczył z nimi, czy coś, nie? I w związku z tym na przykład może jakoś inaczej do nas podejść, inaczej nas potraktować. Bardzo jestem tego ciekaw. Dobra. Pociśnijmy tu. Tu jest babeczka kolejna. No i pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. I co, dopadłeś go? Czego tu? Jestem nowym kucharzem. A to, co ci wystaje zza pleców, to noże kuchenne? Zabieraj się stąd, przybłędo. Trochę zjebałem. Won. Dobra, chuj, dostaniemy się inaczej. Chuj wam w ryj. Dobra, przewinimy sobie tędy. Nie wiem, czy to jest takie mądre. Tędy to ja się obsram. Dobra, wróćmy tu. Geralt, ja cię proszę. Możesz tu wejść? Dobra, zaraz proszę, pokombinujemy inaczej. Ale rzuć mnie jak pęknięta blizna. Pięknie. Okej. Tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj wątpię. Tutaj bardzo wątpię, że będzie przejście tędy gdzieś. Tutaj jakoś, ale tu mur chyba idzie. Więc ja bym nie był taki pewien, ale widzę, że tu można się wspiąć, więc to może być jakaś wskazówka. Okej, okay, zajebiście. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku.
Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówił, że jest kucharzem. To oszust! Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de Bergerac do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. Okej. Chodźmy za kapitanem straży. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Spokojnie. Drewniany. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić radzi. Kamon. Raz starszego pisania. Rasy wszystkie plugawe. Mi się podobało podsumowanie. Tak rzuciłem okiem. Dobra. Okej, to ma być nasza sala treningowa, tak? Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Okej. Spoko. Ale gdzie sklepie? Dobra, bez znaków, spoko. Szybkie ataki wystarczą. Nawet z jednym sobie nie radzisz. Tak? Ja sobie nie radzę, koleżanko? No nie ma akcji na nią. To jest problem. Nie gadaj, tylko walcz. Dobrze. No atakuj. O kurde. Okej. Kurde. Koleżanko. Bo ja tu nie mam znaków nagle. Się muszę uczyć. Jak mam zrobić kontratak? O, dobrze. A niech to. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Czy ja mam omamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać się o twojego nauczyciela retoryki. Jasne. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Coś pierdol znowu? No dalej. Dobrze.
Chodź, chodź. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Hej! Okej. Aha, lewym przyciskiem robię kontratak, spoko. Chcesz dalej? Uszkodzi się zaraz ten drewniany miecz. Walcz, a nie pokusuj się. Mhm. A niech to. A niech to. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? O chuj. Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Dzieniaczki. Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barka. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Cisza. Oto prawdziwy mentor. Silny i stanowczy. Może też zacznę trenować szermierkę? Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Mhm. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Wracając do tematu. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze.
Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Poruchane będzie. Poruchane będzie Geralcik. Okej. Jeszcze nie idziemy gadać z Zoltanem. Pogadamy sobie jeszcze najpierw z tą Marabellą. Mhm. Tu. 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 Wararara. I kawałeczek stąd już jest ostatnia babeczka do przegadania. O kurwa, to było niepełnosprytne. Powiedz, że mnie za daleko nie cofniesz. Staram się klikać to F5, please. No powiedz, że mnie nie cofniesz za mocno. Please, gierko. Please. Nie każ mi czekać. Ja pierniczę, Wiedźminku. Wiedźminko. Wiedźminko. Wiedźmineczku. Wiedźminiuniu. Proszę. Te rozmowy to jeszcze przeżyję, jak będę miał je robić. Proszę. To jest tu jak... Dobrze, zajebiście. Po wyjściu tu mam save'a i o to chodzi. O! Teraz się przegiąłem z tamtym skokiem. To prawda. Przyznaję. Ale tu dam radę. Dobrze? I dalej tu tak samo. Super. Dobra, teraz tu pogadamy. Gwiazd. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Przepraszam, ale nie mogę czekać. Chodzi o Jaskra. Nazywam się Geralt i jestem... Geralt? Wiem, kim jesteś. Dobrze, jeśli tak bardzo chcesz uczestniczyć w lekcji, zapraszam. Kochani, Szczurołap niestety dostał gorączki, dlatego dziś gościmy Wiedźmina, który opowie wam o swoim zawodzie. Ale... Hurra! Ale fajnie! Chyba nie sprawisz zawodu dzieciom. No, kto chce zadać pierwsze pytanie? Ja! A co to znaczy, że Wiedźmini są chutliwi? Ile wy właściwie macie lat? 9. 8. No to pogadamy za kilka lat. Dzieci, co to ma znaczyć? Następne pytanie. To prawda, że Wiedźmini zabijają królów? Jeśli jakiś człowiek jest przeklęty i zamieniony w potwora, to wtedy zdarza się, że Wiedźmin musi go zabić. Nawet jeśli to król. Czy król Foltes był potworem? A jak to jest komuś obcić głowę? Chcesz nam jak się obcić na głowę? Możemy spróbować eliksirów. Na dzisiaj koniec. Co tak głupie dzieci. Pożegnajcie się z mistrzem Geraltem. Fajnie, że wpadłeś. Tam wolałabym Szczurołapa. Przejebane dzieciaki. No to powiedz, z czym przychodzisz? Ładnie mnie wystawiłeś. Wolałbym stado nekkerów niż klasę 9-latków. Szczurołap nie miał obiekcji. A właśnie, wszystko u niego w porządku? Zmarł, prawdopodobnie dżuma dymienicza. Nie chciałam denerwować dzieci. Ale przyszedłeś porozmawiać o Jaskrze. Tak jest. Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W
momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Cudownie. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Mhm. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Mhm. Bardzo słusznie. Dzięki za pomoc. Bywaj. Dobra. Moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Wiedźmina. Cześć.